Cześć, witam Was i bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farming Simulator 2019. Jak wiecie, będziemy mieli swój własny serwer, robimy reaktywację, przygotowuję wszystko sam. Jest nas 746, więc już niedaleko do 1000, na który rozdam fajnego skina do CS-a. Tutaj po tej stronie macie najnowsze subskrypcje, jeżeli byście chcieli tutaj się wyświetlać. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. A teraz przejdźmy sobie do sceny numer 1. Jak wiecie, już mamy tutaj ten konto. Saldo jest 0 euro. Generalnie ten link będzie w opisie. Nie wiem dokładnie, jak to działa jeszcze tak naprawdę ten link. Sam go też sprawdzę, ponieważ ja to sobie wpłacę pieniądze po prostu wpłacać. Ja wpłacę 20 zł, a od Was zależy, kiedy serwer wystartuje. Musimy uzbierać 10 euro musimy uzbierać tutaj. To tak naprawdę od Was to zależy. Będziemy mieli wtedy serwer na 8 slotów na 30 dni i będziemy tak sobie po prostu dopłacać co miesiąc pieniążka. Jak długo będziemy dopłacać, tak długo będzie serwer istniał. Ja staram się jak najwięcej modów wgrać, fajnych, nowych, innych. Sprawdzam je, jak one działają. To też będzie jeszcze na odcinku na pewno, jak chodzą, jak działają mody, jakie mody są w ogóle wgrane. Generalnie, jak widzicie, na razie jest 0 euro. Kolejna sprawa. Ludzie, którzy wpłacą donacje na serwer, będą mieli przywileje. Takie przywileje jak na start więcej pieniędzy. Bo generalnie planuję po prostu troszeczkę jak najmniej pieniążków dać, żeby później tak, żeby starczyło na podstawowe maszyny. Nie to, że od razu Bóg wie co. Nie. Podstawowe jedno pole i podstawowe maszyny, tak żebyście troszeczkę szybko chcieli się rozwijać, nie? Generalnie, jak wiecie, oszukiwanie typu, że będziecie robić kontrakty i jak gdyby dwa razy wyrzucanie, znaczy nie wiem jak to, sprzedawanie dwa razy ziaren czy czegokolwiek, będzie karane banem, jeżeli to się po prostu zostanie zauważone. Na tej stronie widać trochę więcej waszych ruchów niż było widać na wcześniejszym hoście. To już jest taki fajny, profesjonalny host, więc tutaj ja jako administrator główny będę widział wszystkie wasze ruchy. Więc będę wiedział, czy sprzedajecie, czy nie sprzedajecie, czy macie kontrakty, jak były sprzedane, jak były pieniądze z kontraktu przyjęte i w ogóle. Więc lepiej nie oszukiwać, bo będą bany za to sypane. Kolejna sprawa jest taka, że nie wiem jeszcze dokładnie ile, czy to będzie na start 100 tysięcy i ci, co wpłacą pieniądze, to dostaną, załóżmy, za każde 5 zł dostaną, nie wiem, 25 tysięcy, nie? Czyli tak naprawdę na jeden jakiś słabszy ciągnik już będziecie mieli, nie? Generalnie za każde wpłacanie 5 zł, za każde 5 zł 25 tysięcy na serwerze. Takie pay to win troszeczkę. Ale no po prostu nie dam rady w tym momencie sam opłacać serwera, bo po prostu nie wiem, ostatnio miałem wykupiony cały miesiąc i nie było z tego praktycznie. Znaczy były 3 miesiące i ostatni miesiąc zapłaciłem, ale już praktycznie nikt tego nie korzystał. I jak wiecie, dalej ściągamy mody. Jak znacie jakieś inne fajne strony z modami, Kijowiec, co to jest? To jest mapa Polish. Trzy jak gdyby farmy, tak? Ojeja, taka seta mapa. Fajna, na pewno nie mówię, że brzydka, ale taka sobie. To co to jest? Ciekawe, nie? Tu jakbym mógł kombajn wjechać, tutaj ciągniki maszyny. To zapiszemy sobie tak, czekajcie to. Wszyscy sobie w nowym oknie otworzyć. Siewnik, taki stary siewnik. I to jeszcze pod Ursusa podpięte z napędem na 4 koła chyba. Możemy go też zostawić. Generalnie po prostu brakuje mi
brakuje mi troszeczkę budynków gospodarczych. Generalnie mam dużo modów, ale chciałbym po prostu coś nowego też mieć, nie? Zobaczcie, jak to fajnie można zrobić tutaj z tego. Fajnie to wygląda, możemy wziąć to. Wejdźcie, znowu Polish Buildings, to jest to. Widzę, że Polacy tutaj na tej stronie przodują, jeżeli chodzi o modyfikacje. To możemy zostawić, to też się przydaje na początek. Lampy, które się wysuwają z ziemi. Ciekawe. Możemy zobaczyć. Amelia, babcia tam śpi. Oliwka, weź ją, żeby się trochę uspokoiła. Co tutaj mamy takiego? A to co to, to tutaj jest? Bo ile to jest? No, to nie jest taki. Nie interesuje mnie taki ciąg. To ciekawe jest, nie? To jest na przyczepa na te. Na baloty. O, jak widzicie? Amelka, proszę się uspokoić, bo babcia śpi. To zwierzęta happy. Happy animals. To już ściągnąłem. Mówię, przyda się. Zobaczymy, jak to działa. A to co to jest? Mapa? Tak, mapa. Ciekawa, nie? Ciekawe, jak ona duża jest. Nie malutka. Ładnie graficznie zrobiona. To już chyba kamaza ściągnąłem. Masna Dolena. To chyba też ściągnąłem dla sprawdzenia. Tak, to ściągnąłem, zobaczyć jak to działa. Może będziemy na tej mapie grać. Monika, powiedz, żeby tak nie krzyczała. To ściągnę na pewno też, dla sprawdzenia. Tak naprawdę troszeczkę na tej stronie brakuje naszych polskich ciągników. To ściągnąłem. Czekajcie, któryś z tych. Mogłem dwa ściągnąć tak naprawdę. To ściągnąłem już. To chyba do sprawdzenia zobaczyłem. Tak jak mówiłem, w opisie będą link do wpłacania, to ściągnąłem dla spróbowania, dla sprawdzenia co to jest. To ściągnąłem już. Te lampy też tam już ściągnąłem. Zastanawiam się nad tą siatką, czy ją wziąłeś. To chyba też ściągnąłem, o ile dobrze pamiętam. Serwer będzie taki dosyć... trochę chcę takiego RP wprowadzić, nie? No trochę już pościągałem tych modyfikacji, widzę. Coś mi rzęsa lata. Dzisiaj w ogóle pyzy ugotowałem na obiad. Parowałem sosem z łopatki. To już ściągnąłem, to chyba też. To się zastanawiałem, co to jest. Case Automatics. Tu ciekawe, nie? Z jednym tylko tak pojeździć. Tak naprawdę to jest dobre do zrobienia nowego pola, nie? Żeby sobie zaznaczyć. Ciekawe. Tu jest taka typowa amerykańska szopa. Ta. Jest chyba tylko przechowalnia słomy. Chyba tak.
typowa amerykańska. Ale fajna ludzka leci. Zastanawiam się, czy tym będzie można jeździć, czy to jest tylko do tego, do oglądania, także jeżdżą po drodze. To już ściągnąłem. Znowu sobie nabrałem, to też już ściągnąłem. Bizon żółty. Ile on kosztuje? 30 tysięcy. No można go wziąć, nie? Na start. Universal. To ciekawe, co to jest. Do koszenia trawy to jest? Fajne, takie do trawnika. To do czego jest? Aha. To po parki. Amelia, nie krzycz! Speed control. Tak jest, a? Tu jest coś fajnego. Star Construction. To będzie spoko. Cysterna. Ja się zastanawiałem właśnie nad cysterną. Ile on kosztuje? 150 tysięcy. To się przyda właśnie, jak będziecie chcieli mieć mleko. Do niczego więcej, no i jeszcze paliwo ewentualnie sobie wozić. A to co to jest? Jakaś pompa jest? To jest. To jest jakiś mały silos. Fajny. Fajny, zostawimy go. To jakie dziwactwo. Do zbierania tych poziomek. Ale to musiałbym jeszcze znaleźć, żeby poziomki by zrobić. Amelia, nie krzycz tak. Tu możecie cały czas powtarzać to samo. Ciekawy wjazd do tej hali, nie? Tutaj z boku i tutaj. Fajnie to wygląda. Wstawimy. Lampy mam pobrane. To jest talerzówka. Proszę. Ale mi się... Grabiarka, nie roztrząsywarka to jest chyba. To co to jest? Kosiarka. Taka dosyć prymitywna, od 30 podpinana. Ciekawe, zostawimy. Kibelek. Outhouse. Może ktoś wykorzysta. Shop Opening Horse. To mi się podoba, że między 8, 7 a 8. All close. Zobaczymy. Ciekawe, nie? Jak to będzie działać.
No tam było jeszcze coś ciekawego, czekajcie. Dwa budyneczki. In, out. Coś tu jest, ale czy to działa? A się najadłem, wiecie? Moimi pyzami. Aż mnie się zaczyna... Świnia się zaczyna zachowywać. O kurczę, się włącza i wyłącza. Nie wiem, co to jest, co to, do czego to służy. Ule to są. Pszczoły. Honej, faktycznie. Produkcja miodu. Zostawimy. Co? Wiatraki. Teraz tej wersji nie ma wiatraków. Nie wiem, że zarabiają na ciebie. Amelia! Zaraz ci normalnie dupę przepiorę. Warunki takie, jakie mam, takie mam i nic za to nie poradzę. To ciekawe, co to jest. Jakoś nie przemawia do mnie ten modyfikacja. Będzie trochę tych modyfikacji, co? Najgorsze, bo nie mogę znaleźć małych tych. Chociaż ta przyczepka jedna wzięła, to jest fajna. Małych ciągników żadnych takich. Ja bym chciał jakieś Fergusona. A zobaczymy, czekajcie. Coś znajdziemy. No więc miałem otwartym stronę, gdzie mam tu. Mamy message Fergusona takiego, jak ja mam coś takiego mam. Więc to pobiorę. Czy będzie pobierać od razu, czy nie? Dobra. Użyło się po prostu. Takiego. Szazetory jakieś trzeba poszukać. Z małą gwiazdę i mają. Ten. Trochę Fergusonu musi być. I jeszcze szazetory. Jak się szuka. Zetory są niebieskie? Taki. 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 Na kozacki, czekajcie, co to jest? 1v1, a to 0v1. Nic, trudno. Który zostanie odrzucony. To jest ciekawe, co? Grat. No, troszeczkę tych maszyn mamy teraz.
Nie można ukryć, że nie. W ogóle fajnie, że tak dużo modyfikacji powstało do farminga. Co my jeszcze Polacy lubimy za dziewięki? Ursusy, ale ursusy to mamy tych ursusów. To jest napędu na 4. Trzydziestki nie ma. 28. Teraz to już jest anty. Wiecie, jakie to drogie jest? 330. 330. Ładne. Co jeszcze takiego ciekawego? Napiszcie mi w komentarzach, jakie modyfikacje chcielibyście mieć na naszym serwerze. Teraz muszę to pobrać, jest tutaj sporo do pobierania. Mamy, powiem wam tak, mamy około 30 giga modyfikacji możemy wgrać, więc powoli możemy szaleć z modyfikacjami, więc wysyłajcie swoje propozycje na Discordzie, ewentualnie w komentarzach. Na razie, dzięki, cześć.